pozdrawiam serdecznie z nadwody. Krzysiek cały w parze. Halo. Słuchajcie, jesteśmy na rybach. Zobaczymy, czy coś się dzisiaj uda złowić. Prąd dosyć mocny, ale zobaczymy. Okej? Zakładam zaraz kamerę na głowę i łowię. Z takiej przynęty wystartuję. Dosyć duża główka jigowa. Zobaczymy, co będzie. Tutaj na pewno zaczepów będzie pełno. No ale nic. Relaksem go. Mam rybę na kopyto. Ale ładnie przycedził. Idzie pod prąd pięknie. Się sam wymęczy. Ale piękna walka jest. Ty, gruba ryba jest. W tym prądzie jest. Ale idzie pod prąd ostro. Kijem ją wypompuje. O, patrz, 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 jaka walka. Ty, będzie tłusta sztuka, chłopie. Za ogon myślisz? Nie. No bo tak dziwnie pompuje, no. Tak, tak zapompuje właśnie. I może jakiś karp jeszcze w dodatku, co? Ryba wyjazdu. Albo te czarne to wyszło wcześniej. No. Może być mamuśka ładna. Nie da się utrzymać tego, Krzysiek znowu puścił, kurde. Nie da się utrzymać tej ryby. A. Znowu stracona duża ryba, no ale no, to co? Ja... Trzymam ją ostro. Mogła być mamuśka ładna. No. Guma przyszarpana i tyle. Wszystko w temacie. Przyjść na rybkę, ale urywa co chwilę, bo tu dużo zaczepów jest. Tam na łódce obok piękną rybę ciągnie. Spójrzcie. No, ładną rybę ma Krzysiek. Ale patrz, jak kija mu wygina. Nice one, ha? Ha, ha, ha. A ja tu już kolejną gumę wymieniam. Założę teraz. Słucham? Myślisz? Główka jigowa mustada, 15-gramowa. I kopyto, seledynowo-czarne z celownikiem. Aha. No, patrz, już se ręką podbiera kija, bo go ręka boli. Patrz, jest. Ole fala. Aha. Tak, bokiem. Ale duża ryba jest. O, ładnie wypuszcza rybkę. O, brawo. Podoba mi się to. A nie, ten jest dobry. Brytują te ryby. Nic, trzeba kamerę na razie odłożyć, bo jakiś deszczyk się zrobił. Ale pogoda, ludzi więcej niż ryb i jest lipa. Jest tak, że tu się nic nie dzieje, nic dosłownie. Tyle łódek dookoła. Zwijamy się stąd, jedziemy gdzie indziej. Dosłownie nic tu bez nas.
Ryba ręką nie śmierdzi, nic tu się nie dzieje. Zaczął padać deszcz. Ja sobie teraz walnę szybkie piweczko ze znaczkiem Polski. Polskim znaczkiem. Z PRL-u. Jedziemy na inną tamę, tak? A jak? A jak? Kolejna miejscówka. Ta, co była ostatnio. No nie ma wyjścia. Może tu jakaś ryba będzie brała. Wjazd do wody zaraz i gitara. Chyba mu nie wyszło. Krzysztof cofeczkę zrobi, zawinie. Ale dzisiaj już jest dużo niższa woda niż ostatnio. A, nie wyszło. Teraz będzie lepiej. Eliminator wpada też do wody. Zaraz palimy i płyniemy. To jest najlepsze, we dwóch jak się... Ciach. Jeszcze! Dawid, kurwa, przycharuje wróg. A, nie. Jest super. A tutaj na główkę dżigową i żywą rybkę. Tyk. Użyjemy delikatniejszego sprzęciku. Hamulczyk działa. Jest pierwszy na gumkę, Krisu. Słyszysz? Co? Na gumę. O. Taki się strzelił. Się taka ładna rybka. Opa! Na gumę relaksa. Przy drugim podbiciu uderzył. Szmatki trzeba sobie przygotować, żeby rękę wytrzeć. Jedzie. Jednak białe kopyto. Oho! Oho! Przysiadł. Przysiadł. Ale to była krzywda dla ryby. Uciekaj, przepraszam. O, i Krysu coś tu wyhaczył. Spadła bateria, a Krysu akurat złapał sobie sumika. Irek! A! Był! Znowu deszcz zaczyna padać. Ach. Będzie branie. No. Siedzi. Siedzi teraz, Krisu. Dokręć coś kulkę, bo nic nie ciągniesz. Ładny? Czy znowu sumik? Podbierak jest pod tym. Takim oczywiście. Dalej. Albo ja pierdolę. Aj, nie przeklinam.
Dawaj gościa, dawaj. Mamy dziada. Ole paściuch. Teraz to ci muszę zdjęcie zrobić z nim. Wraca samica do wody. Faj, żółwior, ale piękna ryba. Piękna ryba. Bardzo delikatnie trzeba kijem pracować. Ołowik szedł po dnie, a rybka troszeczkę nad dnem. O! Taki sposobik. No i jest. Jaki malutki, no ale jest. Ten taki jesienny, co jesienią się urodził. Maluszek. O, taka pogoda perfekcyjna, idealna. I siedzi. I mamy go. Tu się chyba już nikt większego nie da teraz złapać. O. No, przytrzymał. Jakiś mały. Ale rybkę oberwał, a jak? Szybka akcja. Usmażyć kiełbaskę. Parówę. Sałateczka, bułeczka. I zapalimy z powrotem na wodę. Dokładnie. Pojedzone. Płyniemy z powrotem. Chcesz to popić? Tak, bo... Wodą zlej wyla. Płacą ze skrzynki na żywce. Dzięki, o patrzcie, wody się nabrało, ale nam się pogoda trafiła, jest zimno. Pada deszcz. I ryby w ogóle nie chcą brać. W tygodniu była piękna pogoda. Sama pianka płynie, nie wiem czy ja łapię w tym farfoslu, co na rosole pływa, jak się gotuje rosół. Czy w wodzie. Jest rybka. Prosto w piance. Nieduża, ale jest. Mamy cię. Chodź tu. W łobusie. Pokaż pyszczek. No zobaczcie, tak wygląda walleye. Tak o. Uciekaj. Chlup. Prosto w piankę. Ładny. Ale się rzuca. Gdzie chudy możesz? To ma ikrę. Co? Ikrę ma. Co? No zobacz. No. Śliczna samiczka. Wychodzi z niej ikra. Uciekaj. To co, kończymy na dziś tą nierówną. Jakże